Dagmara Moranowska, witam i zapraszam na szczegóły prognozy pogody. A pogodę w Polsce czas kształtuje układ wysokiego ciśnienia, który zagwarantuje nam piękny i słoneczny początek tygodnia. Także temperatura wzrośnie i w środku tygodnia termometry wskażą nawet 30 stopni. Dziś wieczorem, jak i w nocy, sporo chmur jeszcze na północy Polski z przejaśnieniami, natomiast nad pozostałym obszarem przewaga pogodnego, a wręcz bezchmurnego nieba. Na termometrach od 13 do maksymalnie 15-16 stopni, wiatr będzie słaby i umiarkowany, powieje ze zmiennych kierunków. Jutro w ciągu dnia, podobnie jak w nocy, sporo chmur jeszcze na północy Polski, natomiast po południu wystąpią tam liczne przejaśnienia i rozpogodzenia. Natomiast nad pozostałym obszarem przewaga pogodnego, bezchmurnego nieba, dużo słońca, a na termometrach od 20 do 22 stopni na wybrzeżu i w górach i od 24 do nawet 26 stopni nad pozostałym obszarem. Cały czas powieje słabo i umiarkowanie ze zmiennych kierunków. Na Kujawach i na Pomorzu dziś wieczorem, jak i w nocy, na ogół zachmurzenie będzie umiarkowane. Później nastąpią liczne przejaśnienia i rozpogodzenia. O poranku mogą tworzyć się lokalne mgły, głównie na południu regionu, na termometrach od 14 do maksymalnie 15 stopni. Za to jutro w regionie przez cały dzień piękna i słoneczna pogoda z temperaturą od 22 do nawet 25-26 stopni. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, powieje ze zmiennych kierunków, a na barometrach teraz wzrost ciśnienia jutro 1019 hektopaskali. Spójrzmy na kolejne dni. We wtorek zachmurzenie małe lub zupełnie bezchmurnie, w nocy od 15 do 16 stopni, w ciągu dnia na termometrach od 25 do 26 stopni. W środę podobnie przewaga bezchmurnego nieba, w nocy od 16 do 17 stopni, w ciągu dnia od 25 do 26 stopni. W czwartek niestety wzrost zachmurzenia z przelotnymi opadami deszczu. W nocy od 18 do 19 stopni, w ciągu dnia na termometrach od 24 do maksymalnie 26 stopni. Dziękuję Państwu za to spotkanie. Do zobaczenia.